Rok czasu w skuterze inwalidzkim. Wiosna, lato, jesień, zima. Mróz, nie mróz, w nieogrzewanym garażu. Ładowane poniżej zera. Przejechane około 5000 km. Także zobaczymy, ile to Life po 4 tak naprawdę jest warte. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, czas leci. Te baterie, które przed chwilą wam przedstawiłem, to są moje pierwsze baterie Life po 4, jakie w ogóle kiedykolwiek zobaczyłem na oczy, nie miałem w rękach. I powiem wam, no, rok czasu już minął. Facek rok jeździł na nich, caluśki rok, bo tak w maju. Teraz mamy, no przepraszam, bez tygodnia rok niech będzie, no, jak już się ktoś upiera. Ale to, co one przeżyły, przejechały całą Polskę tam i z powrotem 2500 km w warunkach ciężkich, bo od ostrych upałów do później jazdy, no, w mrozach, bo Wacek tam nie próżnuje i śmiga też na mrozach. Ładować trzeba było, także kombinacje były koło zera, żeby je ładować tam nawet przy minusowych temperaturach, bo garaż jest nieogrzewany, także też dostały swoją porcję wtedy, bo nie wolno Life po 4 ładować poniżej zera, chyba że są przystosowane i mają maty grzewcze i na tam szmery, bajery. Dodatkowo baterie nigdy nie były balansowane niczym, wpięte w szereg i tak ładowane, także też jestem ciekaw, czy się to wszystko jakoś rozjechało, czy się nie rozjechało. Podkorek były ładowane do odcięcia, ale zjazd był do 24 V, bo tak sterownik mu pozwala. Czyli ten dół nie masakrował aż tak. Także tu miały chociaż troszeczkę lżej. No zobaczymy. Test będzie. Będę robił właśnie test pojemności tego, no tego Life po 4. Pierwsze co? Napięcia. Jakie mamy napięcia? Czy są równe? O, może tak. Ja jak wyciągnąłem, znaczy nie wiem po kolei jak będą filmy, czy będzie film z przekładki od wózka, od wacka, czy ten. Ale ogólnie wyciągnięte zostały i czy mi ręki dostanie? Dostało. Udało się. Mamy 13,27. Jedna bateria. Dobrze, śrubki są, to jest gdzie zablokować. Cyk. Patrzcie tu. 13,27, 28. 1/10 V to błąd pomiarowy, że tak powiem, na stykach. No, ja myślałem, że będzie gorzej. Kurde, powiem wam. Elegancko. Bardzo mi się podoba. Pierwszy test był robiony, słuchajcie. Test zrobiłem, to jeszcze dużo nie wiedziałem o Life po 4. Jak to ładować, co tym robić. Ale w pierwszym teście, słuchajcie. O, tu jest lista moich wszystkich testów. Już trochę tych baterii tutaj nazbierało. No oczywiście one cały czas są w ruchu. Cały czas działają. Z tych baterii wyciągnąłem wtedy 2200 Wh. Także wynik nie jest zły. Powiem wam. Dalej mam tą samą przetwornicę. Dalej mam ten sam watomierz. Ale teraz już mam ładowarkę do Life po 4. I dodatkowo... I jeszcze tutaj dojdzie taka ładowarka na 12 akurat volt do ładowania litu. Też mam, wtedy nie miałem. I zobaczymy. Naładuję te baterie, teraz zepnę je na razie szeregowo. Naładuję ładowarką pod opór. Później zepnę równolegle i będę dobijał do pełna już tą mniejszą ładowarką. Także naładuję je wtedy do pełna i podepnę pod... pod test, no, co się zgubiłem, pod przetwornicę i powiem wam, spodziewam się lepszego wyniku niż wcześniej, bo będą lepiej naładowane. Ale zobaczymy, no, powiem wam, no ta zima, najbardziej mnie ta zima interesuje, jak te baterie w Ciry dostały w zimie, bo zasięg i to znacznie zwiększy. Dobra, nie ma co przedłużać. Biorę się, spinam, ładuję i pokazuję wam rezultaty. Dobra, lecimy z ładowareczki. Ładowarka Litime, bateria Litime, także wszystko się zgadza. Słuchajcie, 27,4. Prawa bateria ma 13,7. Lewa bateria ma 13,7. Elegancko, powiem wam, elegancko, podoba mi się. Podoba mi się to Life po 4. Naprawdę.
Jeszcze dobrze, nie wróciłem już. Ładowarka była rozpięta, także spiąłem równolegle. Wyrównuję je między sobą. Plus z jednej strony, minus z drugiej strony. Ładowanie do pełna, ale widzę, że Wacek je podładował do pełna. Tu już mamy 13,89, prawie 14 V. Ładowarka też prawie na zielonym, także zaraz pewnie będzie test z tego, co ja widzę. No, ale zostawię, niech się tutaj nasycą, ile muszą, i lecimy z testem. No i naładowane, wyrównane. Nie ma na co czekać. Lecimy z testem. I tak, słuchajcie. Pobór 550 W. To jest bardzo dobrze, bo mam taki sam pobór jak na pompie ciepłe, czyli testy będą realne. No niestety pompą ciepłe nie poszaleje. Bo już jest prawie 60 stopni. Układ solarny działa, czyli czym je to rozładowuje? Energii nie wolno farelki marnować. A mając już przetwornicę, ładowarkę na 48 V, to mogę sobie tutaj to wepchać w magazyn. Dalej testy będą realne pod takie same obciążenie, bo średnio około te 550 W, 600 jest obciążenia i każda bateria ma takie same warunki do testy, nawet podobne temperatury. Także słuchajcie, nie ma co przedłużać, bateria do rozładowania. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie finał. Ciśniem. Słuchajcie, 1,78, 1,8 kWh. Także bardzo ładny wynik na daną chwilę. Mamy jeszcze 25,2 V. To zobaczmy, kto się rozjeżdża. Kto się rozjeżdża w górę. Bateria prawa. 12,6. Cyk, przypinam. Moment. Bateria lewa. Zero rozjazdu. Elegancko. Nie ma rozjazdu w tym zakresie, ale coś będzie w temacie. Bo dzisiaj sobie pochodziłem troszeczkę z multimetrem po tych bateriach. Już prawie miesiąc pracuję w takim układzie, czyli trzy szeregi, później to jest równolegle i jest rozjazd. Ale w którym miejscu, gdzie, jak, zrobię o tym film przy naładowaniu do pewnego zakresu, później troszkę rozładujemy, lepiej elektrykiem i później już na dole. Zobaczymy, gdzie to się rozjeżdża, gdzie się trzyma. I przypominam, że te baterie nie były naładowane do pełna, nie były wyrównane. I tylko tego mniej więcej voltowo wyrównałem. Także też będzie w którymś z filmów pokazanie rozjazdów. Później naładuję do pełna wszystkie. Puszczę to dalej. Muszę jakiś monitoring jeszcze zrobić. Dobra, lecimy z tematem rozładowania dalej. Bo jak na razie bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, zbliżamy się do końcówki. Już 23 V, ale co? Patrzcie tu. Patrzcie tutaj. 2200 watogodzin. O! Kto tam przyjechał przy okazji? Z testów. Ja tu jedno testuję, to drugi zajechał. Tak, żebym go przyłapał, kurczę, na filmiku. No i widzisz, elegancko. Załapałem się. Dobra. Dobry, o, tak przy okazji. Dzień dobry. Ja tu testy robię tych swoich starych. Właśnie przyjechałem się tu. I właśnie pobiły swój... czekaj. Ja to widziałem, ile to wjeżdżę. Jak umiejętnie je naładowałem, to teraz już mają więcej niż jak były nowe, jak je źle naładowane. Także elegancko lecą. Moja teoria się sprawdziła, żeby ty, czegoś zgubił ten. Nie może się podkręcać. Nie, siedzenie zmieniłem. A, siedzenie zmieniłem. A, i rozbiórka była. No. Dobra, my tu z Wackiem inny temat, a jeszcze tam przetwornica leci. My tu z Wackiem gadka szmatka, no to się rozładowało, słuchajcie. Obcięło którąś. Którą obcięło, z ciekawości, prawa bateria ma 10,6, a lewa ma 11,6, także chyba prawą obcięło szybciej, bo razem to mi pokazuje
0,1. Nic mi nie pokazuje. Zaraz będę ładował, na spokojnie. No i co? Zobaczcie. 2239. Już mu zaliczę 40, bo walczył dzielnie. 2240 watogodzin. O 40 watogodzin więcej niż przy teście pierwszym. Tylko mówię, ja przy teście pierwszym nieumiejętnie moje pierwsze baterie naładowałem. To i tak bardzo dobry wynik wyszedł. A teraz mamy 2240. Czyli trzeba poprawić tutaj. 40, tu zrobimy czwóreczkę. O. Zobaczcie. I to jest bardzo dobry wynik. Zobaczcie, co tu się dzieje. 2351. 2291. Nowe baterie. Także daje lifę po 4. Lifę po 4 daje radę. Mogę tutaj śmiało w tle Litajma wrzucić. Potwierdziło się, marka firmy, że robią dobre baterie. Dlatego u mnie trochę tego złomu od Litajma jest. Przy okazji MPPT, które już jedno tam leży, upaliłem. Ja jednak dałem radę. I czeka tutaj klocek. Tutaj klocek czeka. Czeka na przebudowę magazynu, tak naprawdę. Czeka. Nowe testy będzie. 48 V, dokładnie 52,1. 100 Ah, 5 kWh w takim, słuchajcie, klocku. I ten klocek pójdzie tam pod regulator MPPT. Bateria po komuniach majowych wyjeżdża. Już klient zabiera baterię razem z całym tym. Czyli te baterie tutaj robię regał, idą w pion na regał. Z tej strony będzie, tak jak mówiłem, będzie szeregowo 24, jak będą na testy. A z tej strony będą 48 pełne baterie. Już wiem, że będzie dwie na pewno tutaj baterie. I to jedna bateria, możliwe, że z polskiej firmy będę jako pierwszy testował taką baterię. Znaczy może nie testował, bo te baterie już są w sprzedaży, ale pierwszy na YouTubie pokażę tą baterię. Fajnie, że mój kanał jest coraz bardziej doceniany. Dla mnie to jest cały czas zabawa, ale przez tą zabawę mogę, tak mi się wydaje, coś mądrego wam przekazać. Także dzisiejszy test pokazał, że lifę po 4 daje radę, jak w takich warunkach, jak w wózku u Łaska dały radę ładowane na mrozie. To w takich warunkach, jak tutaj niżej 16 stopni nie było, to tylko może być lepiej. Z mojej strony tyle. Fakty mówią za swoje. Testy z rozjazdu magazynu będą na spokojnie. Troszeczkę dzisiaj się przy tym teście tutaj pobawiłem tym wszystkim. Troszeczkę sobie obciążenia pozmieniałem, dałem więcej, mniej. Pół godziny więcej się nauczyłem, jak czasami więcej czasu. Wiem, że multimetry muszę kupić, żeby no oko było to lepiej. A tak to zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego. Cześć.